Idea tej aplikacji, ona powstała kilka lat temu. Zaczynaliśmy kiedyś w miastach od kart miejskich, tak zwanych plastikowych kart miejskich. I potem okazywało się, że do każdej usługi miejskiej mamy oddzielną kartę i tych kart się robił cały portfel. Więc powstała taka idea, żeby zamiast kart mieć aplikację. No i powstawały aplikacje. Tych aplikacji było coraz więcej i więcej i okazało się, że w naszym smartfonie jest kilkanaście czasami aplikacji, które załatwiają usługi miejskie. Więc nasza idea była taka, żeby powstała jedna aplikacja integrująca wszystkie usługi, żebyśmy mieli całe miasto w zasięgu ręki, żebyśmy mieli w zasadzie takie miasto w kieszeni na naszym smartfonie. No i udało się ten projekt zrealizować wspólnie z firmą Comarch. Bardzo unikatowa sprawa. Wydaje się, że coś podobnego ma Monachium, ale jeszcze nie w pełni tak funkcjonalne jak Opole Plus. W Polsce na pewno nie ma takiego integratora. Także trudne zadanie, ale jest to też pewien punkt wyjścia do tego, żeby rozwijać tą aplikację i faktycznie wszystkie usługi miejskie mieć, bo takie jest nasze marzenie, mieć w zasięgu ręki. To jest aplikacja, myślę, że najbardziej złożona, jeżeli chodzi o aplikację typu Smart City, jeżeli chodzi o miasta w Polsce. Myśmy wykonali już wiele projektów e-urzędów, systemów tego typu w różnych miastach, natomiast w Opolu tutaj to, co powstało, ta aplikacja, która powstała, jest bardzo skomplikowana, bardzo złożona w sensie struktury wewnętrznej. Natomiast staraliśmy się, żeby dla odbiorców, dla obywateli, dla mieszkańców, dla turystów, ona była bardzo wygodna i łatwa w użyciu. Dlatego powstała aplikacja na systemy Android i iOS. No i umożliwia wiele różnych funkcji. Kupowanie biletów miejskich, kupowanie biletów na basen, do zoo, do różnych innych atrakcji miejskich, rejestrację wizyt do lekarza. No, funkcjonalność tej aplikacji jest bogata i olbrzymia i mamy nadzieję, że będzie się dalej ta aplikacja rozwijała. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie wykorzystać to, co jest teraz takie naturalne, czyli smartfon, w którym możemy tak naprawdę w jednym miejscu zmieścić wszelkie usługi dostępne jednym kliknięciem, przejrzyste i dać nam ten komfort bardzo szybkiego, łatwego dostępu do płatności, czyli łączymy. Z jednej strony wszystko mamy pod jedną ręką, z drugiej strony możemy bardzo szybko to kupić, a z trzeciej strony jeszcze aplikacja umożliwia pewną automatyzację sprzedaży, czyli pomaga nam bardzo szybko dotrzeć do oferty, sama ją nawet sugeruje. To więc jedno miejsce, komfort jednego miejsca, komfort bardzo szybkiego dostępu i jeszcze komfort podpowiedzi. Płatności są realizowane drogą elektroniczną. Naszym integratorem płatności jest serwis PayU. On chyba obsługuje większość takich dużych platform, więc bardzo sprawdzony, bardzo pewny, co też jest bardzo istotne. Aplikacja działa od dzisiaj oficjalnie, natomiast testowana była od kilku miesięcy. Ograniczeń nie ma. Warto podkreślić, że jest to przede wszystkim integrator usług, czyli te wszystkie usługi. Ochrona zdrowia, ogród zoologiczny, basen, komunikacja miejska, transport osób niepełnosprawnych, strefa parkowania i wiele więcej. Wszystko jest w jednym miejscu. To jest bardzo wyjątkowe. Kolejna rzecz, której nie znajdzie się nigdzie w kraju, nie wiem czy w Europie też się znajdzie, nawigowanie do wolnych miejsc parkingowych na przykład. Automatyczne wykrywanie autobusów, nie trzeba wpisywać numeru bocznego, nawigowanie po ofercie, która tak naprawdę, kiedy podchodzimy pod ogród zoologiczny, ona sama nam się włączy. Wystarczy tylko, że klikniemy przycisk tak. To są takie wyjątkowe rzeczy.